Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Zaczynamy zmagania w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Takie starcie nie może pozostać bez rozstrzygnięcia. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Austrii. 1/8 finału to już nie przelewki. 16 zespołów i każdy z aspiracjami, każdy planuje grę w ćwierćfinale. Ale tu wygra tylko jedna z tych drużyn i za 90 minut powinno być wiadomo, która. Marko Arnautović. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Ośrodkowanie teraz na bliższy słupek. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Obrońca łatwo dał się teraz ograć. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Dwie bramki w poprzednim meczu na pewno wzmocnią jego pewność siebie i dzisiaj będzie trzeba na niego uważać. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Piłkę otrzymał Krzysztof Piątek. Traci piłkę po tym wejściu. Doskonała piłka za plecy obrońców. Ładnie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Daleka piłka z rogu i już nic z tego rożnego nie będzie. Arnautović w posiadaniu piłki. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Głęboko w pole karne zagrywa. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Milik. Podanie do Krzysztofa Piątka. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzału. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Rożnego w okolice 11. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. To była świetna okazja, ale Arnautović i strzał zablokowany przez Jana Bednarka. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Niektóre finały Mistrzostw Świata przechodzą do historii nie ze względu na wysoki poziom piłkarski, lecz z racji wątków towarzyszących piłce. Dwie takie kontrowersje spaja... Zaraz, to może być bramka. Nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego.
Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Mogli objąć prowadzenie, ale podłują i teraz trener daje upust zrozumiałej złości. Christoph Baumgartner. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Mamy centrę i tłok w polu karnym. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęcia. Cóż, wystarczy na niego spojrzeć, jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywają. Prowadzą zatem 1-0. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Mundialowa 1/8 burzy sen niejednego trenera. Bo tak naprawdę to wciąż etap, gdy więcej jest do obronił, ale piłka w grze. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Florian Grilic. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Marcel Zawicer. Piłka do Arnautowicza. Jan Bednarek ładnie teraz wyczuł intencje rywala. Rebus. Ładne minięcie, może być groźnie. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Arnautowicz. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. I teraz przy piłce Zawicer. Zablokowany ten strzał. Za chwilę możemy mieć centrę.
Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili. Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać? Podanie do Zielińskiego. Czy będzie z tego remis? Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne, a formalności dopełnił Milik, pakując piłkę do bramki z zaledwie paru metrów. Mamy wynik remisowy, 1-1. Piątek. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Tak! Ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Jaka radość w sztabie trenerskim. Cieszą się z tego prowadzenia. Na pewno nie chcą go oddać. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Mamy teraz wynik 2-1. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Cash. Piątek. Powolutku. Ja do ciebie, ty do mnie. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach. Offside. Szkoda. Byłaby szansa. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Lazaro. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył.
No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry, wręcz zachęcają do pressingu. Karol Linetti. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. A zatem była to ostatnia akcja. Sędzia kończy spotkanie. Wszyscy gratulują sobie nawzajem. Zobaczymy ich w kolejnej rundzie tych rozgrywek. Bardzo dobrze się oglądało to zacięte spotkanie. Naprawdę trudno powiedzieć, kto bardziej zasłużył na wygraną. Ale ostatecznie o awansie zdecydowały detale i chyba właśnie na tym polega piękno piłki nożnej. Chciał się wyciągnąć, ale... Musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Arnautowicz w posiadaniu piłki. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelając. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i co? Arnautowicz posiada... Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarłego.